Dobra, wróciliśmy w końcu na stałe, w sensie po małych problemach technicznych udało mi się wszystko ogarnąć, więc witam serdecznie na transmisji osoby, które dołączają. Okej, dobra, poczekam aż się wszyscy ładnie zbierzecie i sobie ogarnę parę rzeczy. Przede wszystkim to, żeby mieć z wami taki czat, który nie będzie przeszkadzał jednocześnie w redakcji. Który nie będzie przeszkadzał w prowadzeniu naszego dzisiejszego spotkania, bo dzisiaj pogadamy sobie o nastolatkach, którzy są profesjonalnymi e-sportowcami i zarabiają kosmiczne kwoty na grze. Pogadamy sobie o tym, jak to działa, skąd oni te pieniądze mają, w jakim wieku zaczynali grać. Tego typu tematy. Ok, jeżeli ktoś jest już na transmisji aktywny, to niech mi da znać, czy mnie dobrze słychać i czy wszystko jest ok. Bo to ważne, żeby wszystko trybiło. Dobra. Okej, okay, dobra, mi wychodzi na to, że niby działa, że wszystko powinno działać. Halo, halo, jesteście już? Słyszycie mnie? Dobra. Ok, myślę, że możemy wstępnie zaczynać. Dobra, no to tak jak mówiłem, dzisiaj zaczniemy sobie rozmowę w ramach nowego cyklu. Sorry, fail techniczny. Jeszcze raz. Dobra, rozmowę w ramach nowego cyklu Więcej niż e-sport, w którym ja, czyli Paweł Gościniak z e-sport Mani, będę z wami rozmawiał na temat takich szerszych kwestii sportowych, jak właśnie, czy to właśnie ci e-sportowcy, dzisiejszy temat, młodzi, którzy zarabiają ogromne kwoty, czyli właśnie o biznesie, trochę o psychologii, może nawet wkroczymy na jakiś temat medycyny, typu, nie wiem, wiecie, są różne rzeczy w e-sporcie, jak rehabilitacja w e-sporcie, ostatnio pisałem na ten temat swego rodzaju felieton. Ale przechodząc może do tematu, co ja dla was dzisiaj przygotowałem. Dobra, dzisiaj weźmiemy się za najmłodszych e-sportowców, którzy robią kasę. I myślę, że fajnym wstępem do tego tematu byłoby, gdybym mógł sobie przejść na przeglądarkę. Teraz powinniście widzieć przeglądarkę i YouTube'a. Okej. Okay. Dobra, więc pierwsza rzecz, którą chciałem zrobić, to pokazać wam, jak pieniądze w e-sporcie zmieniały się na przestrzeni lat, bo to będzie fajny punkt wyjścia do tego, skąd ci ludzie, którzy mają te, załóżmy, nie wiem, 14 lat, czy często nawet i mniej, skąd oni zarabiają tyle, ile zarabiają. Okej, czekajcie, bo mi tutaj YouTube wariuje i pisze mi, że jest HD, a nie jest HD, dobra. Ok, więc widzimy, jak e-sport zaczyna się w roku 2000, właściwie tak na poważnie, można powiedzieć, pieniądze. I początkowo Quake był grą, która królowała, tutaj Fatality, którego znałem przede wszystkim pewnie ze słuchawek, które swego czasu wszyscy kupowali, Creative Fatality, tak, do CS-a. I jak widzimy, no pierwsze gry, Quake, StarCraft, Unreal Tournament też, potem doszedł do tego Warcraft i powiem wam, że no kurczę, faktycznie ten e-sport co prawda zaczął się co prawda w latach, ojejku, 60. bodajże, kiedy to na uczelni Stanforda, na Uniwersytecie Stanforda w USA grali sobie w Space Invaders na komputerach o magazyn Rolling Stones, więc powiem wam, że to
To była kosmiczna kwota. Także patrzcie, do 2005 roku już cały czas Quake jest na pierwszym miejscu, graże Quake'a, Quake'a 4 w tym momencie, chociaż nie, Quake 4, 2006 rok dopiero, albo czwarty, szósty, trójka była w trzecim. Widzimy, że mamy tutaj nawet Quake'a na topie. Powoli gdzieś tam budzi się ten Warcraft 3 i Starcraft coraz bardziej. Oczywiście Koreańczycy w Starcraftie i też w sławetny Moon w Warcraftie, który zdobył chwałę chyba głównie dzięki WCG, na którym też widzieliśmy Neo. Ostatnio WCG wróciło, World Cyber Games, i nagrało fajny filmik, który honoruje tych topowych zawodników. I patrzcie, 450 tysięcy dolarów w karierze zarobił Fatality. On już chyba przestał grać w tym roku, z tego co ja wiem. W 2009 już nie był aktywnym graczem, ale patrzcie, StarCraft i Warcraft, 2010 rok. CS1.6 nigdzie, nie ma pieniędzy w CS1.6, jeszcze aż takich jak tutaj, w tych dwóch grach od Blizzarda, bo obie są przecież grami od Blizzarda. 2011 rok, czyli jeszcze nie mamy dobrze rozwiniętego LoL'a, bo on dopiero raczkuje. Moon na pierwszym miejscu z Warcraftem 3, który teraz, no, to prawda, w Polsce są gracze Warcrafta, jest taka community Reforged bodajże się nazywają i oni grają w Warcrafta, ale zobaczcie, co się dzieje w 2012 roku. Dota 2 wchodzi do gry, MOBA, która u nas jest praktycznie martwa, ale mamy w niej też graczy, którzy zarabiają mnóstwo pieniędzy i są młodzi. Patrzcie, co się dzieje. StarCraft na pierwszym miejscu, Warcraft też, Fatality spada, Dota w 14 roku, patrzcie na to. Stop, teraz stop na chwilę. Widzieliście? Milion dolarów w przeciągu zaledwie chwili, dosłownie chwili. Dlaczego tak się stało? Co sprawiło, że nagle, wróćmy sobie może na chwilę, co? Że nagle Jadong ma na swoim koncie 500 tysięcy dolarów. Obejrzmy to jeszcze raz. I nagle w Docie pojawia się 5 Chińczyków, którzy zarabiają po milion na łebka. Otóż, wszystko za sprawą turnieju The International, który jest takimi, no, mistrzostwami świata w Dotę. No, można powiedzieć, że to jest najważniejszy major. To tak jak, nie wiem, Worldsy w LoLu na przykład, tak? Jeżeli ktoś z was lubi LoLa. I pula nagród tego turnieju jest ogromna. Ona jest kosmiczna i buduje się ją na takiej zasadzie, że w grze jest pewna przepustka Battle Pass. I Battle Pass ten można oczywiście kupić. On daje różne takie bajery typu skiny, dodatkowe misje, jakieś tam specjalne tryby i tak dalej. I 25% pieniędzy, które Valve zarabia na Battle Passie, przeznacza na pulę nagród The International. Oni, z tego co wiem, wkładają chyba milion dolarów tylko, a te pule nagród są kosmiczne. Pierwszy The International miał kilkanaście milionów dolarów. Ostatni w 2018 roku miał chyba 24, a aktualny, bo teraz weszła ostatnio przepustka do sprzedaży kolejna na 2019 rok, ma już chyba, ojejku, nie powiem wam ile dokładnie, mogę to sprawdzić, ale to zaraz, ale bije wszystkie rekordy poprzednie ogólnie, nie? Czyli w pierwszą dobę sprzedawało się najlepiej przepustka w historii. I to jest kosmos, nie? Lecimy dalej, Dota. I ten The International są powodem, dla którego w e-sporcie Dota 2 jest grą. O, patrzcie, kolejna odsłona Internationala. Sumail to jest jeden z właśnie z najmłodszych graczy. On pierwszego The Internationala właśnie wygrał wtedy swojego, w 2015 roku. On gra dla Evil Geniuses i o nim też będzie dzisiaj mowa. Mówiłem o Docie. 40 albo 50 graczy, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy w e-sporcie, to są gracze Doty. Właśnie z tego powodu, że na tych internationalach są kosmiczne pieniądze. Nie wiem, jeżeli wiecie, to możecie dać znać, bo chętnie bym z wami pogadał, bo widzę, że czat na razie cichutko. Bo powiem wam, że nie wiem, czy jest gra, która funduje 2018 rok właśnie. Nie wiem, czy jest gra, która funduje turnieje na bazie bezpośrednio jakby zakupów w grze, że jakby twórcy komunikują, że oni biorą te pieniądze. No wiadomo, skądś muszą mieć te pieniądze, ale w Docie jest tak, że to jest jakby wiadomo, z czego to idzie, nie?
I co? Mamy tutaj Kurokiego, gracza Liquid, i Mirejko, też gracz Liquid, Mind Control również. Oni są właśnie jednymi z topowych graczy Dota 2. Miracle swoją drogą jest ciekawą osobą dla nas, Polaków, ponieważ on co prawda ma flagę Jordanii, aczkolwiek jego matka jest z Polski i Miracle, jak był w Katowicach w tamtym roku, to udzielił wywiadu, w którym w pełni po polsku się wypowiadał. Szło mu to całkiem dobrze, wiadomo, jak to osoby, które żyją za granicą długo, miał pewne śmieszne, można powiedzieć, językowe takie potyczki. W sensie, no wiecie, gdzieś tam po drodze mu coś nie pykło, ale było spoko ogólnie. No, dobra. Napiszcie mi, czy widzicie dobrze tą listę, którą teraz wam wyświetlam w przeglądarce na czacie. Prosiłbym bardzo. Ona może się wydawać trochę nieprzejrzysta, ale zaraz przez nią przejdziemy i będzie spoko. Bo ona będzie też takim naszym punktem wyjścia w pewien sposób do tego, o czym będziemy rozmawiać. Bo cały czas robię długi wstęp. Czy ja nie widzę wiadomości na czacie? Nie wiem. Czat na żywo. Okej, okay, chyba powinienem mieć czas, spoko. Odezwijcie się na czacie, proszę, bo miałem chyba jakiegoś buga i jeżeli coś pisaliście, to chyba to mi nie wyskoczyło i to jest bardzo niefajne. W takim razie, jeżeli coś do mnie pisaliście, a ja to trochę olałem przypadkowo, no wiecie, jak to jest. YouTube to YouTube. Nie każdy dostał od losu umiejętność obsługiwania YouTube'a w 100%, tak? Okej, czat na żywo. Jest git, o super, dobra, widzę wiadomość, super, dzięki. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, o super, masz nick kreatywny, bardzo mi się podoba. Okej, dobra, lecimy. Poczekajcie, bo ja myślę taką małą ściągę o tych graczach trochę, bo ich jest sporo. Wybrałem paru z tych, którzy tutaj są i jest też paru, będziemy mówić też o paru osobach, których nie ma na liście. Zacznijmy może od numeru 1, czyli od Sumaila. Sumail. Osoba, która zaczęła grać w Dotę w wieku 8 lat, od 2014 roku gra ciągle dla zespołu Evil Geniuses. Po drodze miał jedną przerwę, z tego co pamiętam. Nie ma tu fotki Sumaila? Czekajcie, Liquipedia. Widzimy sobie na Liquipedię i wpiszemy sobie Sumail. O, od razu mam Dotę 2, to super. I pokażemy, to jest Sumail. On ma, jak widać, aktualnie 20 lat, zaczął grać w Dotę, jak miał lat 8. I tak jak mówiłem, opatrzcie, tutaj macie kwotę, którą zarobił w ciągu kariery z samych turniejów, bo wiadomo, w e-sporcie pieniądze robi się na turniejach głównie. O, to może będzie dobry pomysł na taką trochę małą dygresję, jeszcze wam pokażę jedną fajną grafikę. Bo w e-sporcie zarabia się pieniądze głównie na turniejach. Aczkolwiek wiadomo, są wypłacane też graczom regularne pensje. Są wypłacane regularne pensje, a także dostają kasę za różnego rodzaju akcje marketingowe. Na przykład Pasze pewnie kojarzycie, on z takim wielkim sklepem przeprowadził taką reklamę, sobie zrobił tam sztoty, Pasza Biceps, tak, było coś takiego. I tutaj dobra, to jest taki graf, na którym jest napisane, jaki jest dochód w e-sporcie w 2019 roku. To jest z tamtego roku graf. W 2019 roku ta kwota ma przekroczyć miliard dolarów. To jest sporo, w porównaniu do sportu może jeszcze nie, ale zobaczcie, to jest wzrost roczny. Widzimy, że to są kosmiczne liczby. 40% wzrostu rocznego w pieniądzach to jest naprawdę dużo, uwierzcie mi. Tutaj widzimy, jak zmienia się publika e-sportu. 180 milionów entuzjastów, czyli takich ludzi jak wy, którzy sobie przychodzą na streama, oglądają, chcą się dowiedzieć czegoś więcej, i 165% takich, można powiedzieć, niedzielnych widzów, którzy sobie siadają
w niedzielę przed telewizorem, włączają sobie jakiś tam kanał e-sportowy i coś oglądają, tak? Albo odpalają YouTube'a czy coś takiego. Swoją drogą ciekawa sprawa, bo tutaj tak może nawiasem mówiąc, w USA tam opublikowano taki raport z tamtego roku, według którego NBA jest oglądane tak samo, przez taką samą ilość osób, co e-sport. I to jest jakieś 56 milionów osób ogląda NBA i 56 milionów osób ogląda e-sport. Bo tam, że wiecie, to jest tak rozwinięte kosmicznie. Własne areny w Overwatchu, ogromne turnieje. Nawet World of Warcraft robią turnieje na arenach, to jest ciekawe. O, i tu fajny graf odnośnie jeszcze pieniędzy w e-sporcie. Jesteście dla e-sportu warci średnio $6, bo tyle wnosicie rocznie. Taki żart oczywiście. Średnio $6 gracze wrzucają rocznie w e-sport. Tak, no, gracze. W sumie to jest liczone z tego, co rozumiem, na osobę, czyli jakby na populację. A nie, na entuzjastę. Okej, dobra, jednak na entuzjastę, czyli każdy z nas średnio wydaje $6 na e-sport rocznie. Dużo, mało? Nie wiem, może macie jakieś przemyślenia, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ja myślę, że to może być mało w sumie, bo jeżeli mówimy o takich typowych kwestiach, jak na przykład koszulki, jakieś kubki, szaliki, nie wiem, agro, szaliki, tak? Czy jakieś inne rzeczy typu, nie wiem, suby na Twitchu, no to nie jest wcale tak dużo, nie? No bo to jest jakieś, nie wiem, 20 parę złotych zaledwie. Kasa we sporcie jest też w streamach i ci młodzi ludzie, na przykład z Fortnite'a, dużo młodych osób z Fortnite'a robi kasę na streamach. Jest taki gościu, Skeptik się nazywa. Skeptik w sumie. I on ma 14 lat, zarobił $200,000 już w swojej karierze. W weekendy streamuje, z tego co mówił, do 18 godzin nawet siedzi przy Fortnite'cie i gra dla Misfits Gaming, tych króliczków takich, które pewnie kojarzycie przede wszystkim z LoL'a, chociaż oni swego czasu też w CS-ie mieli całkiem fajnych graczy. Ok, zobaczmy na ten graf. 906 milionów dochodów w e-sporcie w tamtym roku ze streamów. Jejku, streamów, co ja mówię? Streamów, chodzi mi, ale fail. Stream w sensie wpływy, chodzi o obrót ogólnie. Nie chodzi o streamy jako streamy, sorry, bo nie ten graf włączyłem. Ale o tym też mogę ci powiedzieć. Tu chodzi o to, że ogólnie w e-sporcie najwięcej pieniędzy, czyli 40%, jest ze sponsoringu, z partnerstw, ze współpracy ze sponsorami. Właśnie, no nie wiem, no mnóstwo sponsorów w e-sporcie. Każda praktycznie większa marka ma coś w e-sporcie. Na przykład w Katowicach w tym roku odbywał się Major w Dota 2, którego partnerem był Mercedes-Benz, i MVP turnieju, czyli wtedy Zai. Zai jest również na liście jako czwarta osoba właśnie z tych najmłodszych zarabiających. To jest kolega niszy, który gra w Dotę w Team Secret. Zai dostał Mercedesa, jakiegoś tam nowszego. Nie pamiętam jaki model, ale w każdym razie, no wiecie, dostajecie Mercedesa za wygranie turnieju w gierkę, nie? Tak teoretycznie można powiedzieć. No to jest mega, nie? Poza tym pieniądze są, jak widzimy, merchandise etykiety, czyli wszelkiego rodzaju koszulki i gadżety i bilety. Pieniądze, które otrzymują twórcy gier, prawa do mediów, czyli do właśnie prawa do streamingu na przykład, które są okropnie drogie, naprawdę po prostu. Patrzcie na tym, jest pieniędzy. Z praw do streamów, że możesz sobie odpalić legalnie, nie wiem, no CS-a i gadać do mikrofonu, tak? I reklamy 19%, czyli ten Pasza, tak? Pasza w Rosji, który skacze. O, tutaj jest też prognozowany wzrost dalszy właśnie e-sportu. I to chyba wszystkie grafy, więc ogólnie dobra. Taki długi wstęp z mojej strony na temat tego, jak wyglądają pieniądze w e-sporcie. I przechodzimy do konkretnych nazwisk już. Wracamy do Sumaila, który, jak mówię, zarobił $3 miliony z samych nagród, a jak do tego doliczycie pewnie pensję, którą mu wypłaca Evil Geniuses, plus jakieś ewentualne na przestrzeni lat reklamy i partnerstwa, no to gość jest ustawiony już do końca życia, myślę. Jeżeli mądrze dysponował swoimi pieniędzmi, zobaczmy, tutaj jest lista wygranych turniejów, no największych w sensie turniejów, które chodzi o niekoniecznie wygranych, ale patrzcie. International 2015, on jest
99, mój rocznik, widzicie, mogłem zostać graczem Doty, zostałem dziennikarzem. CBOL sponsorował Gillette, jest coraz więcej sponsorów tanich z branży. Tak, tych tak zwanych nieendemicznych sponsorów jest masa, słuchaj, no. Ja pisałem jakiś taki tekst na Esportmanie o Red Bullu, bo szanuję te firmy za to, co robią, bo oni biorą konkretnych graczy i po prostu biorą ich pod swoje skrzydła. Pisałem też tam, jak można zostać takim graczem. Może nawet wam pokażę. Red Bull Esports. Red Bull działa w taki sposób, że on sobie wyszukuje młodych, koniecznie młodych graczy, którzy mają duży talent i bierze ich pod swoje skrzydła. No i wiecie, sponsoring, tam pewnie im pomagają w prowadzeniu social mediów i tak dalej. Widzę, że tutaj już na pierwszym ekranie pojawił się Nerki. Od razu wybieram sobie, patrz, bo oni też sponsorują atletów, takich typowych sportowców, ale patrzcie, tutaj mamy wielu, wielu ludzi ze świata sportu, w tym na przykład Nerkio, Artur Bloch, to jest Polak, który gra w StarCrafta 2 i jest bardzo dobrym graczem, który co prawda nie jest może w ścisłej topce StarCraft 2 ranking, czekajcie, jeszcze mi z klika zrobiłem, może być ten z Gosu Gamer, bo oni tam prowadzą taki, można by powiedzieć, zastępczy, Elazer 18, Mana 26, Nerkio, gdzie jesteś, Nerkio? Góry jest nad Nerkio? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że góry jest nad Nerkio. Nerkio. się przyczepiłem, żeby go znaleźć. Nerkio 50 to są miejsce według Gosu Gamers. Dobra, ja Gosu nie ufam, tylko sprawdzam ich jak w docie. Czasami patrzę, ale dobra. Wracając. Oni sobie sponsorują na przykład takiego Nerkio, sponsorują sobie takiego Foxa, który gra w CSA. I masę innych e-sportowców. Jakie są jeszcze firmy, które na przykład fajnie się w e-sport komponują? Ostatnio, jakieś parę miesięcy temu, Nissan na przykład zaczął się interesować e-sportem. Orbit, przecież głośna sprawa, że zaczęli sponsorować jednocześnie trzy polskie drużyny: AGO Esports, Illuminar Gaming oraz Devils One. Więc naprawdę jest sporo osób w tym sporcie. Myślę, że nawet osobnym można by było zrobić taki stream właśnie z cyklu Więcej niż e-sport, w którym byśmy sobie omawiali jakieś reklamy, przykłady sponsoringu, jak współpracują partnerzy właśnie z graczami. Dobra, mamy tu maila International, patrzcie, to jest kwota, którą wygrali za pierwsze miejsce na cały team. 5 osób dostało 6,5 miliona ponad dolarów, to jest kosmos. 18 milionów, patrzcie, 18 milionów dolarów w puli nagród. Kompendium za 10 dolarów. Nie? I 2,50 leci do Valve, wszystko leci do Valve, ale 2,50 leci na turniej, nie? Masakra, patrzcie, no nawet jak bierzecie udział w tym turnieju i zajmujecie ostatnie miejsce, to już macie 55 tysięcy dolarów, nie? Ale żeby się też na The International, to nie ma tak łatwo, bo trzeba zdobyć odpowiednią ilość punktów DPC. To takie punkty, które zdobywa się za udział między innymi w turniejach. Z tego co kojarzę, to tylko w majorach można je zyskać. Kija mocno sponsoruje LoL'a. Mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Bo ja jakby z LoL'em, ja z LoL'em mam do czynienia trochę niewiele, bo powiem ci szczerze, że ja się interesowałem LoL'em w drugim sezonie i pierwszym, jak Gambit Gaming grało i kibicowałem Alex Isiowi na midzie i brałem te same piki, co one grałem w LoL'a. Więc chętnie posłucham na ten temat. I to był Sumail. Dobra, inne fajne osoby, które ja sobie wypisałem. Możemy wziąć teraz na przykład 12, czyli Maru. Ogólnie ten ranking pokazuje osoby, które zarabiały mnóstwo kasy przed 18 rokiem życia. Sumail zarobił 2,4 miliona dolarów przed 18 rokiem życia, a tutaj jest jego kwota, którą osiągnął ogólnie. A to jest wiek, w którym zdobył pierwszą nagrodę, jeżeli dobrze rozumiem. Fajny kontekst, robię, polecam na przykład ten filmik na zakończenie ostatniego speedu Let's. Filmik na zakończenie speedu Let's. Ulala, ale głośny. Ulala, ale głośno. Okej, to zaraz może zobaczymy ten filmik, ale jeszcze przejdźmy, skończymy tutaj może tą gadkę o kim chciałem gadać? To jest o Maru. Maru. Maru to jest Koreańczyk. Tutaj też nie ma Maru zdjęcia. Esports Earnings. Moja ulubiona strona do sprawdzania zarobków graczy, bo tutaj jest wszystko. Let's to główna. Tak, więc to jest Let's. Spokojnie. Nie jestem taki zielony
W końcu ja tutaj piszę o sporcie, tak? Więc ogólną wiedzę na temat każdej gry mam. To też mi pomaga właśnie prowadzić takie transmisje jak ta, w której jednak nie możemy gadać tylko o CS-ie. Maru to jest Koreańczyk, który zaczął grać w wieku 13 lat profesjonalnie. Wtedy na arenie, przepraszam, na antenie telewizji koreańskiej wygrał swój pierwszy mecz, w którym to był mecz w ramach GSL, to jest taka poważna liga StarCrafta. Znalazł się na liście potem topowych graczy StarCrafta. Takich wiecie, taka hala chwały StarCrafta, on tam chyba na 13 miejscu jest jako najmłodszy weteran właśnie. I jak widzimy tutaj Maru zarobił przed 18 rokiem życia 159 tysięcy dolarów, więc to też nie jest mała kwota. Ogólnie 745 według tej strony, a zobaczymy jak Liquipedia pokazuje. 747, o. Maru jest drugi w rankingu WCS Korea. W StarCraftie jest tak, że są dwa rankingi, koreański i światowy, bo Koreańczycy tak zdominowali scenę StarCrafta, że zrobili osobny ranking, tak w dużym skrócie. Więc to jest nieźle, nie? To jest naprawdę, naprawdę szokujące dla mnie, jak Korea, nie tyle sama Azja, co Korea odskoczyła pod względem e-sportu od świata. Myślę, że to też jest fajny temat na osobny stream, bo jak robiłem z serii Battle Royale, to ludzie mnie prosili, no była taka propozycja, żeby pogadać o tym, dlaczego Europa wygląda tak w e-sporcie, a Azja inaczej, nie? Skąd się wiorą te akcje, bo na przykład, nie wiem czy wiecie, w Chinach jest, z tego co ostatnio patrzyłem, 600 milionów graczy mobilnych. 200 milionów gra w mobilnego LOLa. Okej, okay. Dobra, kto jeszcze jest? Faker, dobra, tu nawet nie patrzę, bierzemy po prostu Fakera z Wolpedii, bo Faker Wolpedia. Faker, dobra, każdy zna Fakera. Pewnie ludzie, którzy głębiej siedzą w LOLu, to więcej na jego temat powiedzą. Ale każdy wie, kim jest Faker. Zawodnik, który jest jeden z najbardziej utytułowanych graczy LOLa. Czy ja sobie wypisałem jakieś ciekawostki na temat Fakera? Bo czasami na tych pediach są fajne rzeczy, takie typu lubi jeść masło orzechowe albo coś takiego. Nigdy w Australii nie zapomniałem, jak dawa byłem mecz grałem z topą. Okej. Nie kojarzę tego momentu. Możesz rozwinąć ten temat. Ale swoją drogą gracze, którzy są niepełnosprawni, a cisną się na światowym poziomie, to jest dla mnie też duży powód jakby do inspiracji pewnej, można by tak powiedzieć. No zobaczcie, jest taki w Polsce, kto jest najbardziej znany w Polsce? Kotwicz chyba jest najbardziej znany w Polsce, nie? Osobą, która jest niepełnosprawna, a gra i nieźle mu to idzie. No kurde, zobaczcie, sobie obejście kiedyś, nie wiem czy Kotwicz jeszcze streamuje, ale wydaje mi się, że tak. Chodzi sobie na Steam Kotwicza, Kotwicz tam cyka sobie w jakiegoś CS-a czy LOL-a i rozwala ludzi, nie? Fajnie, naprawdę fajna sprawa. Dobra. Faker, czy LOLpedia mi pokaże ładnie jego triumfy? To chyba ostatni turniej ogólnie. SKT sobie nie najlepiej radzi z tego, co patrzyłem w... Jak gdzieś socjek podczas turnieju zamienił przednika, że dla żaru zaczął używać stopy. Larwa nie jest niepełnosprawny. Okej, dobra, myślałem, że wiesz... Okej, dobra, to nie wiedziałem tego, myślałem, że to jest taka typu, sytuacja właśnie typu jak u Kotwicza, ale okej. Zaczął używać stopy, żeby znaleźć przeciwnika. Dobra, najmłodszy gracz według Księgi Guinnessa to jest Lil Poison i on zaczął grać jak miał lat 6 profesjonalnie, w wieku grał w Halo, to jest taka, wiecie, strzelanka znana głównie w Ameryce, FPS, strzelanek się nie używa, nie, w internecie, to jest zakazane. I on w wieku 7 lat dostał się na turniej, w którym zajął drugie miejsce, a było 530 uczestników, nie, gościu miał 7 lat wtedy. I trzykrotnie był w Księdze Guinnessa jako najmłodszy gracz, najmłodszy sportowiec. No mówiłem o SKT, SKT sobie ostatnio średnio radzi, tutaj pewnie osoby, które śledzą stream Bartka,
Klepaczewskiego, mojego kolegi z redakcji, poranny stream, słyszały o tym, bo Bartek się na ten temat wypowiada często. No ale Faker myślę, że to jest taka sytuacja jak u Neo teraz, wiecie? Że Faker już swoje zrobił i on nie musi jakby teraz... Chce sobie pograć, nie wiem czy on ma jakieś wielkie ambicje, żeby znowu być na szczycie, ale pewnie ma, bo to jednak takie jest, jak już wejdziecie na górę, to nie chcecie z niej schodzić, nie? Tak jak Neo teraz zaczął grać wczoraj w Face, właśnie pisałem taki fajny tekst o historii Neo od czasu, kiedy grał z rodziną w piwnicy. To było w takim, był chyba taki wywiad kiedyś w telewizji, tak? Wywiad? Nie, wywiad, taki materiał, był materiał w telewizji na 100%, w którym Neo grał z rodziną w piwnicy i rozmawiali tam właśnie reporterzy z Hayabusa, z jego tatą, z jego mamą. I Neo teraz przez swoją tam długą karierę dotarł na szczyt, wielokrotnie był mistrzem świata, wiecie, WCG, SWC, to jeszcze w CS 1.6, w GO, przecież wygrał Katowice, był w przeciwko Astralis, grał w finale Majora i chciał, no myślę, że on ma cały czas takie parcie na to, na ten powrót na szczyt, bo to jednak tak jak mówię, tak jak pewnie Faker ma, że raz już będziecie na szczycie, to czujecie to adrenalinę i chcecie wracać, tak samo Pasza. On jeszcze może nie jest w jakimś takim teamie, wiecie, topowym, bo on gra jednak w tym Youngsters, ale też mówił nieraz, że on jakby żyje tą grą, tą rywalizacją. Neo swoją drogą ciekawa sprawa, bo on też jest jednym z młodszych graczy, może nie z młodych graczy, którzy... Kiedyś, z młodszych graczy kiedyś w sensie, nie? Nie z graczy, którzy zarobili mnóstwo jak za młodu, bo on co prawda ma na koncie 700 tysięcy dolarów ponad zarobionych z turniejów, ale to już bardziej w GO. A Neo zaczął grać, jak miał 14 lat, z tego co wiem, tak, on jest aż 8-7 i zaczął grać w 2001 roku. Faker, dobra. Ktoś jeszcze fajny, na pewno jest fajny. Jak już gadałem sobie o Neo, to zostajemy przy CS-ie. I okej, są tacy fani Counter-Strike'a, którzy śledzą na bieżąco grę i scenę. Odezwijcie się, jak jesteście fani Counter-Strike'a, bo chciałem z wami pogadać o Sergeju. Zawodniku z Finlandii, który ma 17 lat. 17 lat skończył w trakcie IEM-u. Mniej więcej to bardziej Overwatch, okej. Sergej skończył 17 lat w trakcie IEM Katowice 2019, gdzie dotarł aż do finału, w którym uległ Astralis wraz ze swoją drużyną. Ostatnio w ramach Blast Pro Series Madrid Sergej i spółka nakopali Astralis w BO3. Super mecz, naprawdę. Bardzo się cieszę z tego, że udało mi się wygrać. No i Sergej jest jednym z najmłodszych graczy, którzy mają największy potencjał, myślę, strzelecki. Tak jak tutaj napisał kolega, że Sergej to kocu, zgadzam się w 100%. On zaczynał, jak widzimy, w 2015 roku. ENZ związał się dopiero w 2018 roku i Sergej jest kocurem. Przy okazji Sergeja chciałbym wam pokazać filmik Inside ENZ. Nie wiem, czy oglądaliście Inside ENZ. Frozen jest jeszcze ciekawy. Tak. W LoLu nie ma kasy w turniejach, głównie się zarabia na sponsorach i kontraktach. Tak, to prawda. W LoLu kasa w turniejach nie jest ogromna. SC Watch. Na Worldsach chyba są jakieś duże kwoty z tego, co ja kojarzę. Zaraz sobie zobaczymy. SC Watch to jest taka platforma, na której się sprawdza oglądalność i pulę nagród w turniejach. League of Legends Tournaments. No w Worldsach jest tak, no to jest sporo, to nie jest dużo, nie wiadomo jak dużo, ale to jest sporo, ale jak widzimy, to faktycznie w LoLu nie ma dużych pieniędzy w turniejach. Aczkolwiek ostatnio czekajcie, Esportmania, zarobki, to było chyba LCS? Tak. My pisaliśmy o takiego newsa właśnie, w którym zawodnicy podzielili się, czyli liga sama się pojawiła, tak, liga się podzieliła informacją o tym, ile zarabiają zawodnicy. I tutaj widzimy, że minimalne roczne wynagrodzenie to jest 75 tysięcy dolarów,
dla graczy, przejdźmy sobie szybko, 75 na 12, około 6000 dolarów na głowę. Aczkolwiek średnio jest to ponad 3000 dolarów na głowę, czyli około, teraz użyję swojego mózgu, 25 tysięcy miesięcznie. No, czyli hajs jest spory, nie? Taka regularna pensja. Tas mówił w wywiadzie kiedyś, taki koleś Michał Szafrański, on prowadzi takiego bloga o oszczędzaniu pieniędzy i Michał przeprowadził wywiad z Tasem jakoś tak po rozstaniu z Virtus Pro i Tas tam mówi, z tego co pamiętam, że półprofesjonaliści zarabiają już od 5 tysięcy do tej profesjonalnej stawki 40 tysięcy dolarów miesięcznie. To chyba była miesięczna kwota w CS-a. W CS-a, tak. No właśnie, czyli to są pieniądze, z których można się fajnie utrzymać, nie? Naprawdę bardzo fajnie. I coś sobie też odłożyć, nie? Coś sobie odłożyć na później, bo to jednak, wiecie, to jest jak kariera sportowca. Możemy się kłócić, że oni zarabiają kosmiczne pieniądze i że to nie jest fajne z perspektywy osób, które zarabiają tam za sprzątanie 1200 zł, załóżmy. Ale z drugiej strony, no to sportowiec nie może. To jest ciężki temat, bo to jest temat moralny, nie? I taki ekonomiczny, trochę poglądowy. Bo ci sportowcy muszą mieć jakoś pieniądze na utrzymanie rodzin, muszą sobie odłożyć tak, żeby mogli w przyszłości zarabiać. W OW League minimalna pensja roczna to 50k dolarów. No to jak masz takiego niego, który sobie tam pyka już w Paris, tak? Nie w Paris, on gra w Dallas, tak? W Dallas, z tego co ja pamiętam. Popraw mnie, jeżeli źle mówię, ale chyba gra w Dallas. To na warunki polskie, no to jest bardzo fajna kwota, którą zarabia. Ale proszę was, żebyśmy wrócili na razie do Sergeja, tylko ja jeszcze się napiję wody. Dobra. Sergej i spółka nagrali taki filmik Inside Ends. Jeżeli ktoś z was oglądał, to fajnie. I w tym filmie, ja go może powiększę, to jest film, który został wydany w trakcie IEM Katowice, przed finałem. Albo po IEM Katowice, ale on nie dotyczy IEM Katowice. Jakoś tak to było. Zaraz zobaczymy w sumie. Przed IEM Katowice go dodali. To jest historia Ens, w której bardzo mi się to podoba, że jest nakreślony podejście rodziców do Sergeja. Patrzcie, tutaj sobie mamy Sergeja, który sobie leży. Tutaj Alu o nim opowiada. Alu, czyli kapitan Ens, opowiada o tym, jaki ma właśnie Sergej potencjał, że on może być najlepszym zawodnikiem na świecie. Kurczę, ten fragment trwa. Okej, okay, tak. No i widzicie, i Alu, to teraz Sergej mówi Alu, że on też jest bardzo mądrym, bystrym zawodnikiem i że go szanuje. Tutaj widzimy, jak Sergej sobie pyka z kumplami i ma pogawędkę z rodzinką na temat tego, czy będzie szedł do drugiej szkoły średniej, jakby, bo oni tak mają w Finlandii, że mają jakby to rozbite. No i widzicie, to jest super, super pokazuje tutaj ten film, jakby te problemy młodego sportowca, tak? Bo z jednej strony macie super kasę w teorii, ale zobaczcie, ile musicie poświęcić, zanim wy do tych pieniędzy dojdziecie, bo musicie na przykład rzucić szkołę często. Sergej, z tego co pamiętam, to chyba jest nawet tutaj w którymś momencie, Sergej, a ja może puszczę, żeby sobie leciało, ja będę gadał, Sergej nie poszedł w końcu do tej szkoły, z tego co pamiętam, i skupi się na grze, na profesjonalnej grze. Tak, wiecie, jak już ktoś zarabia hajs, to można powiedzieć, że okej, okay, dobra, spoko, to jest fajne, może rzucaj szkołę, fajnie i tak dalej, nie? Ale jak jesteście w sytuacji, w której wy dopiero zaczynacie grać profesjonalnie, no to nie wiecie, czy będziecie mieli pieniądze z tych turniejów i tak dalej, nie? Nie wiecie, to jest taka, wiecie, to jest duże ryzyko w końcu, tak jak na przykład pamiętam pierwsze mecze, na przykład, czy pierwsze turnieje, pierwsze drużyny złotej piątki tej CS-a, tak? Tas, Lord, Kuben, Neo i Pasza, czy jeszcze Luke wcześniej, Pity i tak dalej, Pitek i Zib i tak dalej. Pitrek. I oni
Przecież grali nieraz bez organizacji, bez pieniędzy, bez wielkich nagród z turniejów. Często ich umowy były jakieś lewe i nie wypłacali się organizatorzy turniejów. I oni musieli w młodym wieku stosunkowo zaryzykować, bo wiedzieli sobie, dobra, my idziemy w to na 100%, to jest nasza pasja, kochamy to. Nie ma w tym pieniędzy, ale my chcemy się w tym utrzymać. I chcemy dalej robić to. Więc fajna sprawa, że im się to udało, ale no mówię, no nie dziwię się, że oni pokazali w tym filmiku Inside Ends takie problemy rodzinne, no bo to jest jednak nierozłączna kwestia. Czekajcie, bo tutaj widzę, jakieś wiadomości były. Ale później sportowiec może nadal zarabiać w e-sport. Tak, to prawda, to prawda. Tak samo w sporcie. Widzimy, że nie, ktoś przestaje grać. Ktoś przestaje grać i odchodzi na przykład w stronę komentowania. Albo, nie wiem, zakłada organizację. Tak jak to zrobił Ocelot, nie? Ocelot przestał grać i założył sobie organizację. No jak widzimy, to mu się udało. I możemy się cieszyć, że sobie tam Janko spyka fajnie i osiąga sukcesy. Tak samo jak Lothar, który też jest Polakiem i gra w G2. Albo zajmą się streamowaniem jak Shroud. Tak, Shroud to jest w ogóle, dajcie spokój, Shroud to jest Kozak, nie? Goście mają 4 miliony subów chyba na Twitchu i streamuje cały czas, mnóstwo osób go ogląda. Skończył sobie karierę w Cloud9 i jecie i... Ej, ciekawe, jakby taki... Tak jak było z Paszą, była taka dyskusja u nas w misji eSport kiedyś, jak Pasza przestawał grać i miał te i Virtus Pro i zaczął tak jakoś, wiecie, mocno streamować i była taka dyskusja, czy Pasza powinien się zająć, wiecie, streamowaniem. No i większość osób, z tego co pamiętam, chyba była na tak, ale nie chcę was okłamać, bo nie pamiętam, jakie były wyniki ankiety. I kurczę, no ale Shroud z drugiej strony, on jest w Stanach, nie? Tam kasa na streamingu jest w ogóle inna. Z reklam się zarabia na YouTube mnóstwo pieniędzy. W Polsce, z tego co oglądają sobie czasami YouTuberów, no to oni mówili, że nie jest tak fajnie. Dobra, wracamy do Inside Ends. Tutaj jest fragment, w którym Sergej gada z rodziną o pieniądzach, które zarabia. Bo tam ojciec nim właśnie gada, że dobrze mu idzie, że coraz wyższe mają noty w HLTV. I że właśnie wypłacają im coraz większe pieniądze. I oni tutaj, z tego co pamiętam, to jego mama właśnie stwierdza w tym momencie, że Sergiej zarabia więcej niż oni razem, czy ona w sklepie tam, jak mówiła. Nie wiem, chyba zaraz dojdziemy do tego fragmentu. Także no, powiem wam, że bardzo fajny, w Inside Ends jest bardzo fajnym filmikiem, bardzo, bardzo miło się oglądało. O właśnie, będziesz zarabiać więcej niż ja w sklepie. Właśnie, no śmieszne, nie? Ja pamiętam, ja jestem rocznik 99, ale... kurczę, jak ja się zacząłem interesować e-sportem gdzieś w roku 2013-2014, tak jak wszyscy na Virtus Pro, to te pieniądze zaczynały być coraz większe, ale teraz to jest kosmos, nie? Pasza ma potencjał, żeby zostać tylko przy streamowaniu, żeby wyrobić swoją markę, będą go ludzie oglądać. Tak, myślę, że tak, myślę, że tak. Tylko, że wiesz, kwestia też, jak on sobie ogarnie sponsoring i tak dalej, żeby na tym streamach dobrze zarabiać. Ale myślę, że Pasza jest kumatym chłopakiem i on taki, wiecie, wydaje się głupkowaty na streamach czasami, ale jak sobie go posłuchać w jakichś wywiadach, to jest naprawdę ogarnięty koleś. Naprawdę. Pasza jest super mądrym gościem. O, tutaj jest kolejny fragment, właśnie, w którym on sobie rozkminia, czy będzie szedł na do drugiej, do tej drugiej, do tego drugiego liceum, że tak powiem, czy się skupi na graniu profesjonalnym na 100%. Także no, fajnie, fajnie to wyszło, że on sobie został przy tej grze. Okej, dobra. To jest Sergiej, nie? Sergiej jest kozak i nie ma co mówić, że nie. Sergej jest jednym z najlepszych graczy CS aktualnie pod względem aima i potencjału. No bo ma 17 lat dopiero, a ciśnie, nie? Też, no, w CS-ie kto? Twists, nie? Twists jest też dosyć młodym graczem. Ile ma? 19 lat? Twists ma? 19. Właśnie, też mój rocznik, też mogę grać w CS-a. Twists ma 370 tysięcy dolarów już na koncie. On chyba też się na tym liście znajduje, z tego co pamiętam. Tak, 24 pozycja Twists.
który gra teraz w Liquid. Liquid możemy chyba nazwać Liquid drugim teamem świata, co? W CS-a. Nie wiem, jak to w HLTV teraz wygląda. Jest na ranki po lewej. Liquid drugie miejsce, no właśnie. Ale myślę, że możemy ich chyba nazwać drugim teamem. Teraz za Astralis, które ostatnio upada troszeczkę. I dobra, jeszcze mam dla was chyba dwóch graczy, o których chciałem wspomnieć, bo wspomniałem o Sceptiku trochę, czyli o tym 14-latku, który gra tam w Fortnite'a, w Misfits. Fajna z nim też jest sprawa odnośnie tej rodziny, bo czekajcie, Sceptik. To jest Sceptik, widać, że dzieciaczek taki, nie? Młody chłopaczek i on wybił się w Fortnite na tym, że rozwalił kiedyś Twue, czyli tego ziomeczka. Twue Tifu się czyta w sumie go. To jest taki gościu z Face Clan, który gra w Fortnite, profesjonalnie streamuje. I Sceptik go rozwalił kiedyś i wrzucił wideo na YouTube'a, po czym się wybił. I początkowo możemy powiedzieć, że rodzina... tak, ninja fryzura, dokładnie. Można powiedzieć, że rodzina go nie wspierała na początku. Rodzice tak, ale ta dalsza rodzina była taka: no wiesz, grami się zajmujesz, głupi jesteś, z tego nie ma przyszłości. I on w końcu jakby pokazał mi na tym, że w streamingu i że potrafi zarobić hajs. On też, z tego co pamiętam, czekajcie, Sceptik Esports Enix. Sceptik, z tego co pamiętam, on w turniejach zarabiał trochę kasy? Nie zarabiał. Nie widzę, żeby to dobrze. Ale ja nie wiem, czy to też nie jest zaktualizowane. To jest chyba też niezaktualizowane. Poza tym nie wiem, czy oni mi dają dobrego Sceptika. Dobre pytanie. Nie, to jest, nie jest jeden Sceptik, tylko dobra, nieważne. Ale Sceptik zarabił ogólnie 200 tysięcy w nagrodach z turniejów, a tam jest niezaktualizowany, więc nie wiem, o co chodzi. Ktoś mi coś pisze na czacie. Hajski, 13-latek Face. On gra w... Hajski? A, to ten gościu, dobra, kojarzę go. Jeszcze jest ten, jak on ma Secret. Zawsze mylę jego nick, nie? Ten najmłodszy. Mongral, właśnie, bo pomyliłem jego nick. Mongral też taki młody stosunkowo gracz, jeden z tych najbardziej nahypowanych młodych graczy Fortnite'a, myślę. On też ostatnio właśnie wysokie miejsca zajmował w Fortnite World Cup w kwalifikacjach. Sinatra z OW jest jeszcze młodym talentem, dostał kontrakt, jak jeszcze nie mógł grać w OW League z powodu wieku. O, to jest ciekawe, bo na przykład w Fortnite od 13 lat już można grać dopiero w turnieju. Sinatra, to jest on, tak? Okej, Sinatra. I on ma lat 19, też młody talent taki. On jest bardziej profesjonalnym graczem i streamerem. O, fajnie, lubię Wikipedię, bo to masz na przykład takie info. Jego idolem jest Stevie, nie? Tam pewnie w którymś wywiadzie powiedział i to wyciągnęli. Jeśli w Overwatcha grałem, powiem wam tylko trochę, jak były bety otwarte. Fajna gierka, ale jakoś nie wciągnąłem się w nią na dłużej. Pewnie jakbym miał jakiś team, to bym sobie mógł popykać. Okej. Fajnie, widzę, sobie radzi, fajnie sobie radzi. Dobrze, że mówicie o swoje typy tych młodych graczy, bo ja wam powiem, że ogólnie no to jest taki problem, że tych graczy jest za dużo młodych, nie? Naprawdę. Ta lista jest konkretna, patrzcie. Patrzcie, to jest tyle nazwisk graczy, którzy zarabiają no $12 i to jeszcze jest nie do końca zaktualizowana lista pewnie, bo tak jak patrzyłem z tego Sceptika. Także super, dobra. Ale jak już byłem przy Fortnite World Cup, to jeszcze nie można nie wspomnieć o naszej polskiej chwale, czyli Ago Jarkos. Czekajcie, ja pisałem o nim ostatnio tekst taki w ramach Fortnite czy Mitro. Tak, Mitro jest jeden chyba też z najbardziej nahypowanych graczy, przynajmniej jak zawsze gdzieś siedzę na tych polskich streamach z Fortnite'a, to też ludzie go bardzo sobie chwalą. Ago Jarkos to jest zawodnik, ten po lewej stronie.
który wygrał IM Katowice, IM Katowice się nazywał ESL Katowice Royal 2019, polską edycję, czyli można go nazwać mistrzem Polski Fortnite'a. I został zakontraktowany przez AGO Esports chyba w tamtym miesiącu wraz z Zikiem. Zik to jest taki kolega jego, z którym gra duo. I oni razem właśnie teraz biorą udział w eliminacjach do Fortnite World Cup. W niedzielę zeszło Jarkos. Jarkos uplasował się na drugiej. Ups, nie wszedł na stronę. Chciałem wejść na Fortnite Trackera, bo to jest taka strona, na której można sprawdzać sobie eventy z Fortnite'a. Nie muszę sobie instalować Fortnite'a, żeby wiecie. Przestańcie mi reklamami strzelać. Nie muszę instalować sobie Fortnite'a, żeby sprawdzać wyniki na przykład właśnie turniejów. Ago Jarkos, drugie miejsce. Patrzcie. Na 3000 graczy jest chyba teraz w eliminacjach, więc drugie miejsce w Europie. No i 8 graczy z tych eliminacji dostali się do finału w Nowym Jorku, które odbędą się w lipcu, jak dobrze pamiętam, bądź w sierpniu, w wakacje w każdym razie. I Jarkos już 50 tysięcy dolarów zarobił na samym fakcie, że się dostał tam. Nie? Także myślę, że dla nas tutaj to jest naprawdę fajna, fajna sprawa. Ale wiecie, co najbardziej boli, że o kurczę. Ulala, coś mi tutaj nie pasuje, bo wiecie co, czekajcie, Zik. O, okej, dobra. Jest jakiś problem z rankingiem, bo jak sprawdzałem ostatnio ranking, to Zik był na 9 pozycji. Na 9 pozycji. Ja chyba w tekście pisałem, że był na 9 pozycji, bo to chyba znaczy, że się nie odświeżył ranking wtedy. Są pewne problemy. Są pewne problemy czasami z tymi turniejami jeszcze, bo na przykład zawodnicy narzekają, że ich rating nie jest jakby zaktualizowany, bo jakiegoś meczu im nie zaliczyło coś tam, takie rzeczy. Bo Zik, to była chyba przedostatnia gra, Zik był na 9 pozycji, a Jarkos był już na drugiej. Czyli kumacie, jeżeli to by się utrzymało, nie powiedziałem, że w stanie grzają 13 osób. No właśnie. Czyli jakby się utrzymał na 9 pozycji, Zik, to musiałby mieć totalny ból, nie? W sensie, no, twój kumpel, który grasz duo, dostaje się z drugiego miejsca, a ty masz 9, jak wchodzi 8 osób, nie? Ja bym się bał. O, jest Mitro na 11, tak jak tutaj gadaliśmy sobie o nim. Są chłopaki z Solary, to jest taka francuska drużyna. Francuska, która streamuje cały czas wszystkie rzeczy i mają tam ze 100 tysięcy na przykład widzów na tych finałach, przepraszam, na Mistrzostwach Świata w sensie. Jest też Tek to 16-latek z Dynamint. Przeprowadzałem z nim wywiad. Czekajcie, zaraz wam pokażę, bo on powinien być u nas na stronie. Przeprowadzałem wywiad z Tekiem i z nie wiem, atakowanego. Przeprowadzałem wywiad z Tekiem, ze Snuzluzem oraz z Babeliutem. To odpowiednio tak. Snuzluz to tak jak widzicie 14-letni zawodnik Fortnite z Polski, Tek to 16-latek i Babeliut to ich trener. I Snuzluz. Snuza fotek nie mam. Snuz się chyba nie chce pokazywać, ale streamy robi. To jest Tek. Snus jest bardzo ciekawym graczem, bo on w pierwszym tygodniu bodajże kwalifikacje są dwuczęściowe. W sobotę kwalifikujecie się do dalszej gry w niedzielę jakby. I Snus w sobotę zajął drugie miejsce w Europie. Nie, przepraszam, piąte miejsce w Europie zajął, a Tek zajął siódme chyba wtedy. I gadałem z nim właśnie o tym, jak oni łączą Fortnite, jak łączą szkołę z grą, jak trenują, na właściwie na czym polega rola trenera, bo on jest bardziej, właśnie Rafał jest bardziej analitykiem niż trenerem, także jak będziecie mieli chwilę, to polecam sobie przeczytać. No i chłopaki, no Fortnite naprawdę, młode osoby, to jest pierwsza gra, Fortnite jest pierwsza gra, która umożliwia młodym osobom, bo od 13 roku życia, zarabianie pieniędzy i no wiecie, naprawdę, naprawdę już
taką pełną profesjonalizację w tym Fortnite. Dynamite to jest organizacja. Czekajcie, bo się zgubiłem w czacie. Dobra, jestem. To jest organizacja, która skupia się tylko na Fortnite, polska organizacja. Czekajcie, bo tak się zastanawiam, czy ja jeszcze... Kurde! Zapomniałem o moim ukochanym zawodniku Doty, którego jestem ambasadorem w Polsce nieoficjalnie, czyli o niszy. Nie wiem, jak mogłem sobie pozwolić na zostawienie niszy, ale okej, powiedzmy, że nisza będzie ostatnią osobą, bo już streamy miały być teoretycznie Fortnite World Cup za 13. Jeszcze jest od 16. No tak, ale zobacz, że World Cup, no tak, ale World Cup jest już, jest już taka kasa, nie? Że to spokojnie starczy, jak się zakwalifikują 50 tysięcy, nawet na tych zwykłych, no na eliminacjach jest mnóstwo kasy. Przecież jest ile tam, milion na eliminację? Znaczy to jest milion dolarów na cały świat na jedną eliminację, tak? Bo tam te pule są zależnie od regionów dzielone. Ale już za zajęcie nawet tam 100 miejsca czy 80 już są jakieś pieniądze, także to jest bardzo fajne. Że to i wydaje mi się, że skoro World Cup jest od 13, to może oni będą chcieli pójść jednak w takim, bo może to jest tak, że Epic zobaczyło, że jest dużo młodych graczy, którzy nie mogą brać udziału w turniejach. I wiecie, i może się ruszą, czy nie odbije mu. Tak, to jest prawda. Pieniądz to jest odpowiedzialność, nie? Może mu odbić. To jest 100% prawdy. I tu chyba jest rola nasza jako ludzi zajmujących się sportem, którzy też pełnią pewną, troszeczkę myślę, że my też pełnimy pewną rolę edukacyjną. Szczególnie, bo no wiecie, no e-sport to jest raczej młode środowisko, w sensie młodzi ludzie się tym interesują, że my musimy mówić o tym, że te zarobki to nie jest tylko tak, że jest fajnie, jest kasa, tylko to jest odpowiedzialność, nie? Skeptik na przykład, Skeptik, o którym mówiłem, w pewnym momencie z rodzicami zadecydował, że oni sobie zatrudnią księgowego i doradcę finansowego, żeby oni ogarniali te pieniądze, żeby o nich, wiecie, jak to się mówi, no nie powiem, nie przepił, ma 14 lat, ale wiecie, co chodzi, nie? Więc no. No właśnie, dobra. Ja nie wspomniałem o moim, że tak powiem, ukochanym zawodniku Doty, czyli niszy, z którym prywatnie moim marzeniem jest zrobić wywiad. Michał Nisza Jankowski. Nisza jest Sportmania. O niszy to ja pisałem trochę, sporo, w sumie tak, pisałem o nim taki długi tekst. Na likwidy do Epeta. Tak, tak, może być tak, może być i tak. Albo na cienkie klikane, tak? Czekajcie. O właśnie, ja pisałem o niszy bardzo fajny tekst. Poza tym napisałem o nim. Nisza grał, tak, Nisza grał w Penguin. To jesteś w drugiej kolejce do wywiadu. Słuchaj, ja robię wszystko, żeby Nisza mi udzielił wywiadu. Staram się jak najbardziej o nim pisać i ile mogę, żeby ludzie czytali, bo problem jest z Dotą taki, ja pisałem też o Docie tekst. Poczekajcie, jak on się nazywał? On się nazywał jakoś, że... Poczekajcie, jakoś tak? Dobrze pamiętam? Bo nie chcę się przekopywać... Nie chcę się przekopywać przez... ale po tagu powinienem go znaleźć. Pisałem ogólnie tekst o Docie, dlaczego Dota nie jest popularna. Zakwalifikowali do jego turnieju. Tak, tak jak widzisz, oni bierali udział w Dota 2 Dota Summit. Gdzie jest ta Dota Summit? Chcę ją rozumieć. I w Katowicach w 2018 roku. To jest chyba najbardziej znany występ Kingwin z Niszą. Bo Nisza wtedy udzielił, uwaga, wywiadu. Nisza to jest koleś, może dla tych, co nie wiedzą, który ma 18 lat. Gra w Dotę od 14 roku życia. I początkowo próbował swoich sił na polskiej scenie w formacji Let's Do It. To taka nazwa, wiecie, wziął kumpli i zaczęli grać, nie? Potem został zakontraktowany przez Alternate Attacks, czyli niemiecką organizację, w której swoją drogą też w dywizji CS-a gra Mantu, czyli Polak. Potem grał w Singularity i w końcu dostał się do Team Kinguin, a z Team Kinguin przeszedł do Team Secret, które jest aktualnie, chyba śmiało mogę powiedzieć, top 3 Doty. Nie wiem, na którym miejscu bym umieścił Secret, ale na pewno w top 3. Nisza jest dosyć specyficzną osobą i ma ciekawą historię.
po wieku. W jakim wieku? Nie, o to mi chodziło. Dobra, nieważne. Ta kwota, która tam pisze, jest jego czy całego teamu? Kwota ta tutaj to jest nagroda dla drużyny, a ta to jest to są zarobki z turniejów niszy w przeciągu całej kariery. Nisza grał z bratem w pierwszym teamie. I co ciekawe, powiem wam, że ma taką identyczną historię jak Sumail, drugi gracz Doty, o którym się gadaliśmy. To znaczy, że Nisza wybił się i gra w topowym teamie. Sumail wybił się i gra w topowym teamie, a ich bracia nie grają w topowych teamach, choć grali razem. Ponieważ brat Niszy ostatnio próbował swoich sił w drużynie Dota 2.pl bodajże, jak były kwalifikacje do Majorów w Disneylandzie, który Team Secret wygrało i on się nie dostał. A brat Sumaila gra w Forward Gaming i to jest dobra drużyna, ale ona nie jest topowa. To nie jest taki, wiecie, topka jak EG czy Team Secret. Nisza w Kinguin grał z Polakami, między innymi z Elisaszem Liskiem, który grał jako kapitan. I Nisza w pewnym momencie dostał ofertę od Teamu Secret, że dojdzie do nich jako carry, czyli no, najważniejsza osoba w Docie, w drużynie Doty, bo w Docie jakby w przeciwieństwie do LoLa jest taka, znaczy w przeciwieństwie, może nie, ale jest taka różnica, że w Docie się dosyć dziwnie nazywa pozycje, bo tam jakby im nazywa się numerami od 1 do 5 i jakby numer 1 to znaczy, że to jest osoba, która ma jak najwięcej farmić. Osoba numer 5 to jest taka osoba, co ma w ogóle nie farmić, nie? I Nisza gra najczęściej jako właśnie jedynka albo dwójka, czyli carry albo mid, bo to tak najczęściej wypada, że jedynka to jest carry, a dwójka to jest mid. Jest super, gościu po prostu, jestem fanem totalnym, nie? Gościu jak wjeżdża w mecz, to wygrywa wszystko, a? Jestem fanboyem. W Team Kingwin miał takie problemy, że dużo osób mu zarzucało, znaczy zarzucało jego drużynie, że ona nie gra, jak Nisza ma słabszy dzień, czyli że Nisza jest jakby takim trzonem drużyny. Ostatnio Elisarz pisał takiego tweeta, właśnie ten kapitan, odnośnie te tweeta, albo nie, na Reddicie wypowiadał, przepraszam, na Reddicie wypowiadał Elisarz, że parafrazuję, Elisarz się wypowiadał, że mam zastój myślowy, przepraszam, że w Docie nie ma pieniędzy, bo był taki temat na Reddicie odnośnie braku pieniędzy w Docie. On opowiedział swoją historię, jak to grał w tych drużynach po kolei i jak to on nie ma perspektyw na to, żeby drużyna trzeciego czy czwartego tieru mogła się rozwijać, bo właśnie nie ma tych pieniędzy. I Elisarz w tym no, w tym poście na Reddicie też zaznaczył, że to, że ludzie mówią, że Nisza był trzonem ich drużyny, to jest gadanie głupot. Jest w tym dużo prawdy, no bo wiadomo, drużyna to jest 5 osób, ale nie można też ominąć faktu, że Nisza jest jednak zawodnikiem, który się naprawdę wyróżniał w tym meczu. Zobaczcie. Nisza pod takimi trzema nickami: Debil, Hubert i Karolina 2012. Nie pytajcie dlaczego, nie wiem. Zapytam go na pewno chętnie, dlaczego się nazywał Debil. Był w top 10 trzema kontami jednocześnie. Był w top 10 rankingu Doty europejskiego bodajże. Jankos, tak, Jankos, bo Michał Jankowski i Jankos też jest Jankowski, tak? Marcin Jankowski. To jest śmieszne, nie? Jankowski to jest nazwisko, które tam daje wam plus 100 do e-sportu, nie? Nisza jest, patrzcie, on przyszedł tutaj do Thinking Win, zaczął wygrywać, to są majory, ale to nie są majory, to jest tylko tak według Liquipedii nazwane, to są po prostu ważne turnieje. Nisza zaczął wygrywać turnieje, pierwszy major, w którym wziął udział, taki prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia, przegrał z Virtus Pro w finale. A potem wygrał pierwszego majora w Chongqingu i w tym tydzień jeszcze? Nie, to jeszcze tamten tydzień, to jest niedziela, okej, okay, bo jest wtorek, sorry. Wygrał z Liquid w finale. W Liquid jest Miracle, czyli o którym wspomniałem wcześniej, czyli ten Jordańczyk, który ma polskie pochodzenie. I powiem wam, że Nisza, z tego co Bandit się wypowiadał chyba, czyli taki polska osobistość Doty, komentator też, wypowiadał się na
ten temat, że z tego co wiadomo, to Nisza ma udzielić wywiadu dopiero po The International, czyli po tym turnieju, tak? Bo on, jeżeli wygra The International, to ma zacząć udzielać wywiadów, tak? To prawdopodobnie ktoś powiedział za kulisami. Czekajcie, bo patrzę tak, o właśnie, w tym artykule o Niszy jest idealne podsumowanie tego, jak bardzo jest on introwertyczny i niechętny do udzielania wywiadów. Zobaczcie. Czekajcie, wyciszę, bo mam głośnik i będzie problem. Ogólnie tutaj host go chce, żeby on coś powiedział do fanów, a patrzcie, Nisza kręci głową, jest taki nie. A potem powiedział tylko jedno zdanie, że dzięki, że kibicowaliście i mam nadzieję, że wam się podobało, nie? Także no, Nisza jest naprawdę taki skromny chłopak, ale wiecie co? On nie jest medialny, nie prowadzi social mediów, ale gra naprawdę dobrze, jest takim rzemieślnikiem, który tłucze i się rozwija cały czas. I to jest fajne podejście, bo są gracze, którzy w sporcie czy e-sporcie się zatracają, idą w tą właśnie kwestię bardziej medialną niż w samą grę, nie? Właśnie tak. Coś jeszcze chciałem wspomnieć o Niszy? Aha, w Katowicach 2018. W Dodzie możesz sobie na to pozwolić, bo jest kasa na wygranych, w LoLu to byłby problem. Tak, to prawda, zgadzam się, że w LoLu to jednak te zarobki, tak jak wspomnieliście wcześniej, że są mniejsze na turniejach. I jakby... wydaje mi się, że z tego powodu, że Dota nie jest popularna bardzo jakoś super w Ameryce, tylko ona jest bardziej w Azji i... przepraszam, w Rosji. Napijesz jeszcze. Ona jest popularna w Azji i w Rosji, to dlatego właśnie ludzie się muszą mniej udzielać. Znaczy wiecie, na wschodzie jest bardziej taka kultura takiego, myślę, wycofania względem mediów. Szczególnie, że w Chinach, no to wiecie, media są kontrolowane w 100% przez państwo i tak to wygląda. A w LOL, który jest tutaj taki bardziej europejski, amerykański, chociaż też azjatycki, nie mówimy, że LOL nie jest azjatycki, bo jest ogromnie azjatycki, ale chodzi mi o to, że jest bardziej popularny na zachodzie niż Dota, no to tutaj jednak te reklamy robią swoje, tak? I w dodatku, że nie ma tych pieniędzy w turniejach, to oni muszą jakoś alternatywne źródło dochodów sobie znaleźć. Coś jeszcze chciałem o Niszy powiedzieć. A, w Katowicach był. W 18 roku w Katowicach. Czekajcie, Nisza w Katowicach w 2018 roku udzielił wywiadu, jak był jeszcze w Team Kinguin. I powiem wam, że jak na osobę, która miała wtedy 17 lat, to wypowiadał się całkiem składnie, wiadomo, no. Nie było to na najwyższy, nie była to wypowiedź najwyższych lotów, że tak powiem, pod względem językowym, ale bardzo fajnie powiedział, co miał powiedzieć po meczu i tak dalej. W tym też turnieju wypowiedział się w wywiadzie Miracle i po polsku mówił właśnie. I dziwi mnie trochę to, jakby, że ten przeskok taki introwertyzmu w Niszy zaszedł dopiero jakby z momentu przejścia do Team Secret, bo jeżeli on w Kingu jeszcze był w stanie udzielić wywiadu, a teraz Team Secret nie udziela, nie wiem o co chodzi. Może Team Secret porozumiewa się po polsku, a on musi udzielać wywiadów po angielsku. No bo nie wiem, czy jest bariera językowa z jego strony, że on się nie chce wypowiadać, czy o co chodzi. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, Nisza, wszyscy gracze chyba, których chciałem wam przekazać, o których chciałem wam opowiedzieć, są wyszczególnieni. Wow, okej, godzina 9 zaraz mija. Pogadałem długo, z tym planowaliśmy na 30-40 minut, ale temat tak poleciał, że naprawdę. Okej, na koniec jeszcze chciałem was zapytać, jak wam się podoba ta formuła, w której gadamy sobie tak szeroko na temat e-sportu? Zaraz się MSI zaczyna. Kto gra zaraz? Bo nie wiem, nie patrzyłem. Właśnie, bo ostatnio gadałem w trakcie Battle Royale, że taki miałem dwóch bardzo aktywnych uczestników na czacie i oni mi powiedzieli, że brakuje w e-sporcie takiej formuły, w której byłoby szerzej trochę. Tak samo jest taka grupa e-sport marketing na Facebooku i tam ostatnio osoba z Antywebu bodajże wrzuciła tekst, którym jest opisane, że portale e-sportowe nie są czytane i tak dalej, i wyszła taka burza i osoby niektóre wypowiedziały się, że
powodem, dlaczego jest taka, jest tak, a nie inaczej, jest to, że jest mało ciekawego kontentu, który byłby czymś więcej niż A przechodzi do B, X wygrywa z Y, nie? Także ten stream jest taką odpowiedzią na potrzeby wasze, jako osób zainteresowanych e-sportem, żeby było więcej niż o samych grach, które są super ciekawe, ale wiadomo, trzeba patrzeć szerzej na to wszystko. Okej, okay. Tutaj lepiej, bo jest interakcja. Tak, to jest super w ogóle, nie? Naprawdę, te streamy są mega. Okej, okay. A jakiś macie może pomysł na następny stream, który byście chcieli? W sensie temat, bo stream będzie w czwartek. Ja będę streamował w czwartek o 10 albo 10.30, zobaczymy jak to wyjdzie. Także jestem otwarty totalnie na temat, na który chcecie pogadać. Niszowe gry sportowe. Nisza. Niszowe gry sportowe. Okej. Okej, możemy ugryźć niszowe gry sportowe pod kątem Europy, myślę. To będzie fajne. Bo są tam jakieś, no, znaczy w kontekście Europy. Call of Duty jest niszowy w kontekście Europy, w kontekście Ameryki jest mainstreamowy, nie? PUBG też trochę, ale na przykład gry mobilne i e-sport to jest ciekawy temat, o którym pisałem kiedyś taki felieton na stronę. To jest coś, co jest rozwinięte tylko w Azji praktycznie i to jest śmieszne, nie? Bo DreamHack niby w Europie jakieś turnieje robi, ale nie, dobra. Niszowe gry sportowe. Jakieś jeszcze macie pomysł może na kolejny odcinek? Zastanawiam się nad tymi niszowymi grami, bo to jest też fajny temat. Żeby porozmawiać, jak to wygląda, kto tam gra, czy ci ludzie są w stanie mieć na chleb. Okej, okay, dobra. Na razie brak info. Dobra, dzięki wszystkim za to, że byliście w takim razie. Ja się zastanowię nad kolejnym tematem, sobie go opracuję i pogadamy w więcej niż e-sport, trochę szerzej o e-sporcie. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za obecność i do usłyszenia w czwartek.